To jest dziwne, niezwykłe i interesujące miejsce. Nic tutaj nie przypomina tego, co jest u nas. Wszyscy ludzie są obłąkani. Inne zwierzęta też są obłąkane. Ziemia jest obłąkana. Sama natura jest obłąkana. Człowiek to istota ogromnie ciekawa. W swych najwyższych wzlotach jest czymś w rodzaju anioła, bardzo niskiej rangi. W swych najgorszych upadkach czymś niewyrażalnym i niewyobrażalnym. Jednakże otwarcie i zupełnie szczerze nazywa siebie najszlachetniejszym dziełem Boga. I nie jest to wcale jakiś jego nowy pomysł. Mówi to sobie od wieków i wierzy w to. W całym jego rodzie nie znalazł się nikt, kto by się z tego wyśmiał. Co więcej, jeśli wolno mi jeszcze bardziej was zadziwić, on sobie wyobraża, że jest ulubieńcem Stwórcy. Wierzy, że Stwórca jest z niego dumny. Wierzy nawet w to, że Stwórca go kocha, że szaleje za nim. Wypełnia swe modlitwy prymitywnymi, jałowymi i kwiecistymi pochlebstwami pod jego adresem i sądzi, że on siedzi, pomrukując z zadowolenia nad tymi dziwactwami i cieszy się z nich. Modli się codziennie o pomoc, łaskę, ochronę i czyni to pełny nadziei i zaufania, jakkolwiek żadna jego modlitwa nie została jeszcze nigdy wysłuchana. Mimo to nie zniechęca go ten codzienny afront, ta codzienna klęska. Modli się wciąż tak samo. Muszę was jeszcze bardziej zadziwić. On uważa, że kiedyś pójdzie do nieba. Ma płatnych nauczycieli, którzy mu to mówią. Mówią mu także, że istnieje piekło, w którym gorzeje wieczysty płomień i że trafi tam, jeśli nie będzie przestrzegał przykazań. Co to są przykazania? To coś osobliwego. Opowiem wam o nich w przyszłości. Wszystko, co powiedziałem wam o człowieku, jest prawdą. Oto przykład. Człowiek wyobraził sobie niebo i pozbawił je całkowicie najwyższej rozkoszy – życia seksualnego. To przecież tak, jak gdyby osobie zagubionej i ginącej na wypalonej słońcem pustyni powiedział jej Wybawiciel, żeby wybrała sobie wszystkie od dawna upragnione rzeczy, wyrzekając się jednej. I ta osoba zrezygnowałaby z wody. Niebo człowieka jest takie jak on sam. Dziwne, interesujące, zdumiewające i groteskowe. Daję wam słowo, nie ma w nim ani jednej atrakcji, którą on rzeczywiście ceni. Składa się zupełnie i całkowicie z rozrywek, o które absolutnie nie dba tutaj na ziemi. A przecież jest w 100% pewien, że będzie je lubił w niebie. Czy to nie ciekawe? Thank you.
List na ziemię. Biura anioła protokolanta. Departament próśb. 20 stycznia. Do Abner Schofield, handlarz węgla. Buffalo, Nowy Jork. Mam zaszczyt oraz polecenie poinformować pana, że pański ostatni akt dobroczynności i samopoświęcenia został zarejestrowany na kartach księgi zwanej Złotymi Czynami Mężczyzn. Jest to, pozwalam sobie zauważyć, wyróżnienie nie tylko nadzwyczajne, lecz także jedyne w swoim rodzaju. Co do pańskich modlitw, mam zaszczyt zakomunikować, co następuje. O pogodę, która podniosłaby cenę antracytu o 15 centów za tonę, wysłuchano. O napływ pracowników, który spowodowałby zmniejszenie płac o 10%. Wysłuchano. O karę Bożą dla człowieka, względnie dla rodziny człowieka, który założył konkurencyjny skład węgla w Rochester. Wysłuchano. Jak następuje? Dyfteria. Dwa wypadki. Jeden śmiertelny. Szkarlatyna. Jeden wypadek zakończony głuchotą i skretynieniem. O deportacji duszeolu dokuczliwych osób codziennie ubiegających się o pracę wzięto pod uwagę do późniejszej decyzji. O zadanie jakiegoś rodzaju gwałtownej śmierci sąsiadowi, który rzucił cegłą należącego do rodziny kota, podczas gdy tenże miauczał w nocy, zachowano do rozważenia. O cyklon, który by zniszczył i zasypał kopalnie spółki północnej Pensylwanii. No, uwaga, w okresie zimowym cyklonów nie mamy na składzie. A na żądanie możemy dostarczyć solidnego metanu. Podpisano anioł protokolant. O!